Jestem 25-letnim studentem i w zeszłym miesiącu zarobiłem 20 646 zł. Wydałem 2938 zł, co oznacza, że zaoszczędziłem ponad 17 tysięcy, czyli nieco ponad 85%. Nie mam bogatych rodziców ani niesamowitych znajomości, a w dodatku pracuję w branży niezwiązanej z informatyką, którą studiuję, więc równie dobrze mógłbym być bez studiów. Dodam, że pracuję z domu i mogę samodzielnie decydować o tym, kiedy pracuję. Dzisiaj przedstawię umiejętności i decyzje, które miały u mnie największy wpływ na wzrost zarobków. Najpierw jednak szybki update, bo liczby te znacząco zmieniły się w stosunku do poprzedniego filmu, w którym dokładnie omawiałem swoje zarobki i wydatki. Zauważyć można, że znacznie więcej wydałem i wiąże się to głównie z tym, że staram się teraz przeznaczać część środków na rzeczy i usługi, które pozwolą mi odzyskać jak najwięcej mojego czasu. Dzięki temu mogę skupić się na czynnościach, które są najbardziej istotne, jak zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu oraz rozwijaniu umiejętności potrzebnych do tego, żeby dalej iść naprzód. Dodatkowo wydałem 450 zł na kurs online, co trochę tłumaczy te różnice. W skrócie, nie boję się zbytnio inflacji stylu życia, bo nadal nie wydaję pieniędzy na głupoty i jeżdżę 25-letnim autem. W kwestii zarobków też niektóre rzeczy pozostają niezmienione. Mimo że udało mi się zarobić znacznie więcej z tak zwanych dodatkowych źródeł, a więc w większości z rzeczy związanych z tym kanałem, to nadal moim głównym źródłem dochodu jest moja praca w agencji YouTube'owej. Swoją drogą uważam, że robimy w niej naprawdę fajną robotę i jeśli ktoś z Was potrafi dobrze montować filmy albo robić boskie miniaturki, a do tego zna angielski, to możliwe, że miałbym dla Was pracę. Osoby bez takich zdolności, ale za to z naprawdę bardzo dobrym angielskim, również mogą się odezwać. Maila do mnie znajdziecie na kanale. Wracając do głównego tematu, to w najbliższym czasie prawdopodobnie trochę zmieni się w kwestii moich zarobków. Po pierwsze, jest duża szansa, że nieco zmienią się warunki, na jakich pracuję w firmie. Po drugie, będę chciał eliminować niektóre dodatkowe źródła dochodu i w ogóle zajęcia. Jestem wielkim zwolennikiem skupiania swoich wysiłków tylko na jednym lub ewentualnie kilku rzeczach, które są ze sobą spójne i się uzupełniają, a takie podejście to coś, co zdaniem Warrena Buffetta i Billa Gatesa jest jednym z najważniejszych czynników odpowiadających za ich sukces, czyli skupienie. Niestety u mnie nie jest pod tym względem idealnie i nawet studia nie najlepiej się w to wpisują. Będę więc chciał wygaszać i zamykać niektóre działania tak, żeby móc się skupić na rozwijaniu firmy, w której pracuję oraz na tym kanale. Krótkoterminowo na pewno się to nie opłaci i liczę się z tym, bo wierzę, że długoterminowo będzie to jednak lepszą opcją. Moim celem nie jest utrzymanie obecnych zarobków, tylko dalsze ich zwiększanie. Nie trzymam się więc kurczowo tej dwudziestki i nie boję się zrobić kroku w tył, żeby móc zrobić dwa kroki do przodu, szczególnie, że aktualnie zarabiam tylko kiedy pracuję, więc ciężko znaleźć mi czas na inne rzeczy, czy chociażby wyjazdy. Takie dążenie do skupienia wysiłków jest też spójne z tym, o czym wiele razy mówiłem na kanale. No ale przejdźmy do meritum. Trzy rzeczy, które dały mi najwięcej pieniędzy. Jeden, kanał na YouTube. Teoretycznie nie zarobiłem na nim kupy kasy, bo przez prawie 3 lata nie wyszło z tego nawet 20 tysięcy. Sceptykom, którzy twierdzą, że zarabiam pieniądze, mówiąc innym jak zarabiać pieniądze, chciałbym tylko przypomnieć, że póki co nie mam żadnej książki, kursu, ani niczego innego, na czym mógłbym zarobić poważniejszą kasę. Swoje wysiłki poświęcam na pracę, a kanał prowadzę z misji i dlatego, że daje mi to mnóstwo satysfakcji. Mam nadzieję, że będę w przyszłości w stanie stworzyć produkty i usługi, które będą pomocne dla moich widzów, a przy okazji dadzą mi zarobić, ale na razie nic takiego nie sprzedaję. Sprawia to, że biorąc pod uwagę ilość czasu, jaką poświęcam na nagrywanie, kanał nie zwraca się bezpośrednio. Możliwości i okazje, do jakich miałem dzięki niemu dostęp, sprawiają jednak, że summa summarum jego założenie bardzo się opłaciło. Publikowanie filmików i budowanie marki osobistej było jedną z najlepszych decyzji, jakie podjąłem i bez tego zdecydowanie nie byłoby mnie tu, gdzie jestem, bo chociażby nie pracowałbym tu, gdzie teraz. Dwa, język angielski. Pamiętam, jak jako mały chłopiec zostałem zapytany przez mamę: czy chciałbyś mieć dodatkowe zajęcia z angielskiego? Nie przemyślawszy do końca sprawy, odpowiedziałem, że tak, jak najbardziej. Odwrotów już nie było, więc siedziałem później co niedzielę nad książkami i słyszałem tylko przez okno, jak koledzy świetnie się bawią w tym czasie. Ponownie była to jednak jedna z lepszych decyzji, jakie podjąłem, bo angielski jest umiejętnością, która do tej pory zarobiła dla mnie najwięcej pieniędzy. Znając go, można udzielać korepetycji i z tego wyciągnąć nie najgorsze pieniądze, na przykład na studiach. Otwiera on też drogę do pracy po angielsku czy pozyskiwania klientów z zagranicy, co automatycznie zwiększa zarobki kilkukrotnie. 3. Dbanie o relacje. Nie byłbym
w stanie rozwijać się w takim tempie, gdybym nie otrzymywał pomocy z każdej strony. Począwszy od mojej dziewczyny, która odciąża mnie z masy obowiązków, przez rodziców, którzy do dzisiaj dają mi jakieś słoiki zawsze, gdy ich odwiedzam, aż po znajomych ze studiów, którzy bardzo pomogli mi zaliczać kolejne semestry. Nie jestem na pewno żadnym mistrzem relacji, ale staram się zauważać i doceniać ich wkład w moje życie. Jeśli też chcecie, żeby inni pchali wózek w tę samą stronę co wy, zamiast wam przeszkadzać, to polecam przeczytanie książek Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi oraz Głaskologia. Chciałbym zauważyć, że jeżeli waszym celem jest zwiększanie zarobków, to nie w każdym miejscu da się to zrobić. Jednym z błędów, które popełniłem w przeszłości, a który uniemożliwił mi szybki rozwój, było trzymanie się kurczowo miejsca, w którym nie było już dla mnie wyzwań i okazji. Nie zdobędziemy nowych umiejętności, przeżywając ten sam rok kilka razy. Jeśli jesteśmy więc w miejscu, w którym natrafiliśmy na sufit, warto rozważyć zmianę tego miejsca. Teraz pracuję w firmie, która bardzo dynamicznie się rozwija i nie tylko pozwala mi, ale wręcz wymusza na mnie zwiększanie kompetencji i poszerzanie wachlarza umiejętności. Z drugiej strony, nawet pracując w korpo, zmiana pracy może szybko podnieść nasze zarobki i jeśli pracujecie w ten sposób i nie macie LinkedIna, to myślę, że powinniście to przemyśleć. Zdarzają się tam czasem niesamowite przebitki wynagrodzenia. W każdym razie, jeśli wasz obecny wehikuł do zarabiania pieniędzy nie prowadzi was tam, gdzie byście chcieli, to nie warto bać się zmienić taki wehikuł na inny, a może samemu stworzyć sobie miejsce pracy, zaczynając własny biznes. Tak faktycznie, to będzie najszybsza droga do dużych pieniędzy, dzięki której z łatwością możecie przebić moje wyniki finansowe. Więcej o niej na playliście Biznes dla początkujących. Zapraszam!